skopiec zimową porą. Tak się nam zachciało. Pogoda nie zachęcała, na dole padało. No ale tutaj w Keczawskich fajnie, bo śnieg sypie, także przyjemnie się idzie. Tam jeszcze ludzie idą. Ładnie, jeszcze zima. Super jest. No. No nawet dobrze wyjdzie. Bo tak myślałem, że gorzej będzie. A z czym dobrze wyjdzie? No, że nie siedzimy dzisiaj w domu. Aha. Docieramy do tabliczek, na których w jedną stronę jest napisane Baraniec, a w drugą Skopiec. No ale w tej chwili przykryte są śniegiem. W prawą stronę na Baraniec. A my idziemy w lewą na Skopiec. A w prawo też pójdziemy, ale to za chwilę. Co z tego będzie? Połowana? Będziemy lepić? Tak. Kaczawski bałwanek na niebieskim szlaku. Gdzie się tak spieszysz? Jaką? Ziemski Kopczyk. Nie, Kozia Górka nie. Dotarliśmy na Ziemski Kopczyk, czyli przedostatni szczyt do Korony Gór Kaczawskich, jakie robimy w ramach projektu Zdobywców Koron Górskich RP. Niebieski szlak odbija już w stronę Komarna. No a że my idziemy na Dudziarza, to pójdziemy sobie prosto drogą. Co dobrego masz w tej torbie? No, fajne buły, zaraz zjemy. Thank you.
nami góra Poło, z obydwu stron zjadana przez kamieniołom. Przed nami dudziarz, do którego właśnie idziemy. Gdzie ty się przedzierasz? Nie wiem, gdzie ty mnie tutaj zaprowadziłeś. Rozpoczęliśmy już na podejście na dudziarza. Mamy ostatni szczyt do korony gór Kaczawskich, zaliczanej do koron górskich RP. A tak prezentuje się wierzchołek szczytu Dudziusz. Czy to nazwie Dudziarz tam wyżej? I kolejny szczyt żeśmy ogarnęli w górach Kaczawskich. Szczyt o nazwie Straconka. Byliśmy w Straconce, ale w Bielsku Białej. Straconce. No a teraz jesteśmy na szczycie. Pomachasz? Fajny klimacik. No, no i ja też się pokazuję tutaj na Straconce, też żeby nie było. Jesteś na Straconce? Tak, żeby nie było, że tylko ty. Cudowne widoki. Ale fajnie. Fajna wycieczka w ogóle. Nikogo nie spotykamy poza tutaj, skalnikiem. Skop. Dzisiaj na skalniku byłeś? Nie byłem, na skopcu. Ale obecność już skalnika jest blisko, więc dlatego mi się nie. Jesteśmy? Na Barance. Już pokazuję. O proszę. Baraniec. Szczyt zaliczany do diademu Polskiej Góry. Zatoczyliśmy pętelkę. Tak jest, bo tam do góry możemy pójść znowu na skopiec. Ale nie idziemy. Nie. Wystarczy. Wracamy do samochodu i na obiadek.
wchodzimy w stronę Przełęczy Komarnickiej. Po drugiej stronie folwarczny. Przełęcz Komarnicka. No stąd ogólnie są ładne widoki, ale dzisiaj nie widzimy nic. Jeszcze pomnik z butów. Gdzie dochodzimy? Koło Wieckie Daszbur, Jelenia Góra. Co tu się dzieje? Schodzimy już do samochodu, także kończymy naszą dzisiejszą wędrówkę po górach kaczawskich, na której zdobyliśmy skopiec, baraniec, dudziarza i jeszcze straconkę. A i folwarczny, nie, co tam było? Kopczyk. Tak. Także bardzo fajna wycieczka, pętla około 10 km. Warto było, mimo tego, że pogoda nie zachęcała. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.